Jesienne spotkania z literaturą odbyły się po raz drugi. Organizatorzy nie kryli zadowolenia z wizyty Jacka Cygana, tym bardziej, że zaproszenie słynnego autora tekstów nie należało do najłatwiejszych. Gościliśmy m.in. pana Jana Nowickiego. Myśleliśmy, żeby w ramach cyklu Człowiek Pióra zaprosić poetę i jednocześnie osobę znaną w Polsce, osobę o niebanalnej właśnie osobowości, ciekawą. I bardzo się cieszę, że pan Jacek Cygan już wiosną przyjął nasze zaproszenie i jest naszym gościem. Jacek Cygan to bodaj najsłynniejszy autor w Polsce. Trudno jest wymienić choćby minimalną część jego piosenek. To nie ja, Dumka na dwa serca i wiele piosenek Maryli Rodowicz. Na spotkaniu z miłośnikami jego twórczości autor dał się poznać nieco z innej strony. Dam się poznać ludziom troszkę z innej strony jako poeta, bo jak to się mówi, każdy pisze wiersze, no więc ja nie mogłem być gorszy. Jak to jest, że przez tyle lat jeszcze się panu nie skończyły pomysły? To jest dla mnie nieprawdopodobne. Dlatego, że ja sądzę, że pomysły to nie jest do końca moja zasługa, że pomysł spada gdzieś tam z nieba i człowiek jest w stanie wtedy coś z nim zrobić. Gdyby Pan Bóg mi nie zsyłał tych pomysłów, to pewnie bym nie mógł pisać. Albo pisać źle, albo bym pisał źle. Natomiast to jest cała tajemnica twórczości, nie da się na to odpowiedzieć. Pomysł spotkań z ludźmi pióra będzie z pewnością kontynuowany, bo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kogo uda zaprosić się na kolejną imprezę? Zobaczymy.